Witam na kolejnych zajęciach Aktywny Senior, przygotowanych wraz z trzecią strefą i Urzędem Dzielnicy Bielane. Do ćwiczeń potrzebujemy maty. Przygotowałam sobie także krzesło, które może się przydać przy ćwiczeniach na równowagę. Mam także przygotowaną szklankę wody. Pamiętajmy o nawodnieniu przed treningiem, w trakcie, a także po treningu. Przypominam, żeby wszelkie pogorszenie samopoczucia, jak jakieś dolegliwości bólowe, czy zawroty głowy, duszności, żeby to było sygnałem dla nas, żeby przestać ćwiczyć, przerwać ćwiczenia, a także zanim przystąpicie Państwo do ćwiczeń, upewnijmy się u swojego lekarza, czy nie ma przeciwwskazań do tych ćwiczeń. Zaczniemy od ustawienia prawidłowej pozycji ciała. Kolana, stopy na szerokość bioder, czyli kolców tutaj biodrowy. Mocno napinamy brzuszek. Kość ogonowa ciągnie w kierunku podłogi. Oddalmy barki od uszu. Lekko cofnijmy brodę. Tu wyciągnijmy. Jeszcze takie wrażenie, że coś nas wyciąga do sufitu. I uwaga, zrobimy kilka razy wdech nosem, wydech ustami. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. I ostatni raz wdech. Wydech i krążenie barków raz. I dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, unosimy barki i luz. Unieś barki wysoko, luz. Unieś barki wysoko, luz. I unieś barki wysoko, luz. Jeszcze 4 razy w ten sposób, luz. 3, luz, 2, luz, 1, luz, wyciągniemy dwie ręce do boku i uwaga, wyobrażam sobie, że ktoś nas wyciąga z jednej strony i z drugiej, z jednej i z drugiej, z jednej, z drugiej i z jednej i z drugiej. Starajmy się w miarę możliwości nie ruszać bioderek. Jeszcze raz i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, luz. I uwaga, ściskamy baloniki między. Tutaj wyobrażam sobie, że mamy dwa baloniki, które ściskamy mocno. I góra, ściśnij, góra, ściśnij, góra i ściśnij, góra. I uwaga, odpychamy coś od siebie. Cały czas trzymamy żebra, odpychamy. Odepchnij, luz, odepchnij, luz, odepchnij, luz. I ostatni raz. Odepchnij. Luz, wyciągnij dwie ręce do sufitu. Otwórz klatkę. Ściągnij łopatki. I luz. Jeszcze raz wyciągnij dwie ręce do sufitu. Otwieramy klatkę. Chwytamy za dłonie z tyłu. Ściągamy łopateczki. Jeszcze raz wdech. Otwieramy klatkę. Ściągamy łopatki. I ostatni raz wdech. Ściągnij ręce z tyłu, ściągamy łopatki, luz i uwaga, przeciągamy się, byśmy się rano przeciągali i delikatnie zaokrąglamy plecki, uginamy kolana. Otwieram klatkę, zaokrąglamy plecki, koci grzbiet. Jeszcze raz otwórz klatkę, koci grzbiet i otwórz klatkę, koci grzbiet. Jeszcze raz otwórz. Zaokrągli plecki. Otwórz. Zaokrągli plecki. Otwórz. I ostatni raz. Zostań na chwilę w pozycji. Wyrośnij do góry i skłon w jedną stronę. Wróć. I druga. Wróć. Pierwsza strona. Wróć. I druga. Wróć. Jeszcze raz. Wróć. Dwa. Wróć. Trzy. Wróć i cztery. Wróć, dodam do tego rękę. Wyciągnij się. Wróć. Zmiana. Druga strona. Wyciągnij. I wróć. Jeszcze raz. Pierwsza strona. Wyciągnij. Cały czas trzymamy brzuszek. Tyle, ile możemy. Wyciągamy się do boku. Rozciągnij bok. Wróć. I ostatni raz. Rozciągnij bok. Wróć. Jeszcze raz. Wyciągnij się do sufitu. I powolutku, tyle ile możesz, kręg po kręgu. Rol kręgosłupa do dołu.
Możemy delikatnie upiąć kolanka i kręg po kręgu wyrośnij do góry. Jeszcze raz wdech i powolutku, tyle ile możemy, nie musisz schodzić bardzo wysoko. Zejdź do dołu i kręg po kręgu wyrośnij do góry. Jeszcze raz głęboki wdech, zejdź do dołu. Luz, chwilkę możemy pokołysać korpusem z jednej strony na drugą, z jednej na drugą. Luz, wyrośnij delikatnie do góry. Luz i rozkryjemy jeszcze stopy, staw skokowy, kółeczka na zewnątrz, na zewnątrz, na zewnątrz, na zewnątrz, z nie na do wewnątrz. Do wewnątrz, do wewnątrz, do wewnątrz. Druga nóżka na zewnątrz, na zewnątrz, na zewnątrz, na zewnątrz i zmiana. Do wewnątrz, do wewnątrz, do wewnątrz, do wewnątrz. Luz, zacznijmy od pierwszego ćwiczenia. Trzymamy brzuszek na równowagę. Trzymamy brzuszek, dwie ręce do boku i uwaga. Wyobrażamy sobie, że mamy tutaj niewidzialną linię, po której będziemy iść stopa za stopą. 5 kroków do przodu i 5 kroków do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wracamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trzymamy brzuszki. Postawa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I uwaga, spróbujemy to samo. Po trzy kroki teraz, ale z zamkniętymi oczami. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Otworzyłam oczy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Jeszcze raz spróbujmy. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Super. Chwycimy krzesło. I uwaga. Kolana, stopy na szerokość bioder. Będziemy wysoko wchodzić na palce i zejść. Jeśli jest Ci wygodniej, możesz stanąć przodem do krzesła i dwie ręce trzymać na krześle. Dobra? I uwaga. Wchodzimy na palce. Zejdź na pięty. Zejdź na paluszki. Zejdź na pięty. Wejdź na palce, zejdź na pięty, wejdź na palce, zejdź na pięty. Jeszcze raz, pięty, dwa, pięty, trzy, pięty. I uwaga, zatrzymamy się na chwilę w górze. Spróbujemy policzyć do trzech albo do pięciu. Próbujemy, ile możemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, luz, zejdź. Jeszcze raz wejdziemy na wysoko na palce, natomiast spróbujemy opuścić krzesło. Jeszcze raz wejdź na paluszki i próbuję wyłapać balans. Świetnie, zejdź. Jeszcze raz wdech. Możesz na początek tylko jedną rękę zdjąć z krzesła. Jeśli masz obydwie ręce na krześle. Świetnie. I ostatni raz. Jeszcze raz wejdź na paluszki. Luz. Kolejne ćwiczenie na równowagę. Uwaga, uniesiemy nogę i mała kółeczka w stawie biodrowym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I chwilę zostań, znowu w górze. Puść krzesło, odstaw i w drugą stronę zawracamy. Raz, i dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I z powrotem spróbuj odpuścić krzesło. Luz, zmienimy stronę, druga strona. I znowu, jeśli nie czujesz się komfortowo, trzymając tylko jedną rękę na krześle, możemy stanąć
bokiem i trzymaj te dwie ręce na krześle. Wszystko dostosujmy do swoich możliwości. A także pamiętajmy, żeby intensywność treningu, liczbę powtórzeń także dostosowywać do siebie. Te wszystkie ćwiczenia są dla nas, żebyśmy poprawili swoją kondycję i też pamiętajmy, że aktywność fizyczna zwiększa odporność organizmu. Natomiast wszystko z umiarem. Dobra, staję na drugiej nóżce i kółeczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nóżka prosto i próbujemy odpuścić krzesło. Świetnie. I w drugą stronę odwracamy kółeczko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Luz. I znowu odpuszczamy kółeczko. Odpuszczamy krzesło. Świetnie. Strzepniemy na chwilkę nóżki, strzepniemy łapki i przejdziemy powolutku do ćwiczeń na macie. Odstawię krzesło, chwila na łyk wody. Pamiętamy, że na macie, jeśli dla większej wygody, możemy sobie położyć coś pod głowę. Może to być poduszka, położyć głowę na poduszkę, tak? Ważne, żeby nie leżeć w ten sposób, żeby nie zadzierać brody do stóp, tak? Cały czas pamiętajmy o tym, jakbyśmy tutaj sobie chcieli zrobić drugi podbródek. Super, żebra zebrane i chwilę uspokójmy oddech. Weź wdech nosem, wydech ustami. Wdech nosem, wydech ustami. Wdech nosem, wydech ustami. I jeszcze raz wdech nosem, wydech ustami. Luz, połóż ręce wzdłuż ciała. Cały czas napięty brzuszek. I tylko delikatnie na wydech podwiniemy kościół znowu pod siebie, pozycja neutra. Czyli pod siebie jakby chcemy nałożyć miednicę na siebie. Pozycja neutralna. Wydech, pozycja neutralna. Wydech, pozycja neutralna. I wydech, pozycja neutralna. I ostatni raz w ten sposób. Wydech, pozycja neutralna. I uwaga, powolutku na wydechu, zaczynając od podwinięcia kościołowego. Kręg po kręgu, odrywamy kręgosłup od maty. Cały czas pamiętamy, żebra zebrane. I powolutku kręg po kręgu. Odstawiamy kręgosłup na matę, pupa ostatnia się kładzie. Jeszcze raz wydech, kręg po kręgu, oderwij kręgosłup od maty. Na górze robimy wdech i powolutku kręg po kręgu, odstawiamy kręgosłup na matę. Cały czas starajmy się nie ruszać kolanami, kolana jak zamurowane. I tutaj tak samo gorset. Trzymamy mocno żebra zebrane. Trzymamy brzuszek, pępek do kręgosłupa. Jeszcze raz. Góra, powolutku kręg po kręgu. Oderwisz kręgosłup od maty. I teraz zatrzymaj się na chwilę w górze. Przenieś ręce za siebie i powolutku kręg po kręgu. Wszystko wraca. Jeszcze raz wydech. Oderwij kręgosłup od maty. Teraz na wdechu przenieś ręce za siebie. Miednica nie opadła. I powolutku kręg po kręgu. Odstawiamy kręgosłup na matę. Jeszcze trzy razy w ten sposób. Góra, przenieś ręce za siebie i powolutku kręg po kręgu. Odstawiamy kręgosłup na matę. I ostatni raz. Góra, przenieś ręce za siebie i powolutku kręg po kręgu. Odstaw kręgosłup na matę. Przytulimy na chwilkę nóżki. Chwila oddechu, wdech, wydech. Odstawimy jedną nóżkę, odstawimy drugą. I uwaga, na przemian będziemy przyciągać tyle, ile możemy. Raz jedną nogę do klatki,
Raz tylko. Przyciągam tyle, ile muszę. Od. Przyciągam. Od. Przyciągam. Odstaw. I przyciągnij. Odstaw. Jeszcze cztery razy. W ten sposób. Trzy. W ten sposób. Dwa. Jeden. Luz. I uwaga, będzie zmiana. Nosimy jedną zgiętą nogę. Trzymamy mocno kontakt do kręgosłupa. Połącz drugą nóżkę. Odstaw jedną nogę. Odstaw drugą. Dech. Wydech. Odstaw jedną nogę. Odstaw drugą. Wdech. Wydech. Odstaw jedną nóżkę. Odstaw drugą. I ostatni raz w ten sposób. Wdech. Wydech. Odstaw jedną nóżkę. Odstaw drugą. I uwaga, będzie zmiana. Teraz tyle, ile możemy. Nie będziemy opuszczać za nisko tych nóg. Cały czas priorytetem dla nas jest to, żeby utrzymać kręgosłup w pozycji neutralnej, czyli nie wyginamy się pod cinku lędźwiowym. Tu żebra cały czas zebrane. I uwaga, odniesiemy jedną nóżkę, dojdzie druga i dosłownie na kilka centymetrów opuść nóżki i wróć. Cały czas im niżej idą te nogi, pamiętam, pepek do kręgosłupa. I wróć. Wydech. I wróć. I wydech. I wróć. Jeszcze cztery. Wróć. Trzy. Wróć. Dwa. Wróć. Jeden. Wróć. Przytul nóżki do siebie. Wdech, wydech. Odpoczniemy chwilkę. I uwaga. Uniesiemy jedną nogę. Położymy dłonie pod kolanem. W zasadzie na dach. I uwaga, będziemy odpychać ręką nogę, a noga odpycha rękę. W efekcie nie widzimy ruchu, natomiast cały czas jest tu praca. Oddechnij nogą, nogę, a noga odpycha ręce. Jeszcze raz. Naciska. Noga na ręce. Luz. Naciśnij. Luz. I ostatni raz. Naciśnij. Luz. Odstaw i zmiana. Druga para. I to samo. Naciskamy nogą na ręce. Ręce oddechamy nogę. I luz. Naciśnij. Luz. Naciśnij. Luz. I ostatni raz. Naciśnij. Luz. Kolana stopy na szerokość bioder. Dwie ręce odłożymy do boku. I nóżki swobodnie opadają z jednej strony na drugą. Możemy do tego dodać głowę, jeśli nogi idą na jedną stronę, głowa na drugą. I pamiętajmy, pracujemy w takim zakresie ruchu, który jest dla nas przyjemny. Nie szukamy pozycji bólowych. Każdy ból niech będzie dla nas sygnałem, żeby wyjść z pozycji. I przemyślmy. Powolutku zmiana. I druga. Jeszcze raz. Przenieś nóżki na jedną stronę. Chwilę zostań w pozycji. I powolutku zmiana. Druga strona. Wróć do centrum. Jeszcze raz pierwsza strona. Druga strona. Wróć i uwaga, uniesiemy nogę do sufitu. Położymy dłonie na końcach biodrowych, tak żeby kontrolować, żeby nie ruszać miednicą. I zaczynamy rysować malutkie kółeczka na suficie. Jeśli możemy i nie ruszamy miednicą, możemy troszkę zwiększać kółeczko, natomiast jeśli czujemy, że zaczynamy ruszać miednicą, zmniejszamy ruch z powrotem. Na wdechu zaczynamy ruch, na wydechu kończymy.
kontynuujemy. Jeśli nie jesteśmy w stanie super doprostować tej nogi, też nie jest to żaden problem. Może być delikatnie wygięta. Ważne, żeby kontrolować miednicę. I raz. I dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. W drugą stronę odwracamy ruch. Raz. Też pamiętajmy, kolano nogi opornej nie rusza się. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Odstaw nóżkę. I zmiana druga. Znowu może być wyprostowana, może być troszkę ugięta. I zależnie od tego, mała kółeczka raz. I dwa. I trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. W drugą stronę ruch. Raz. I dwa. I trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Luz. Odstaw nóżki. I tylko powchodzimy na palce. Przejdź napięty, wejdź na palce. Przejdź napięty, wejdź na palce. Przejdź napięty. I ostatni raz. Luz. Trzymamy mocno napięty brzuszek. I będziemy otwierać raz jedno kołanko do boku. Odstaw. Raz drugie. Odstaw. Cały czas. Otwieramy tylko nogę do momentu, do którego jesteśmy w stanie utrzymać kręgosłup w pozycji neutralnej. I też nie otwieramy tej nogi tyle, żeby poruszyć drugą nogę, tak? Niech to będzie mniejszy zakres ruchu, ale mocno trzymamy pośladki, trzymamy brzuch i kontrolowanie. Otwieramy nogę do boku, wracamy i druga nóżka. Otwórz i wróć. Otwórz. Powolutku wróć. I otwórz. I wróć. Jeszcze raz. Otwórz. I wróć. Otwórz. Wróć. Otwórz. I wróć. I otwórz. I wróć. Jeszcze cztery razy. W ten sposób. Trzy. Dwa. Jeden. Wróć. I uwaga, otwieramy dwie nogi. I wracam. Nie musi to być duży ruch. Ważne, żeby był kontrolowany. Otwórz i wróć. Otwieramy i powolutku wracamy. Otwórz i wróć. I otwórz. Wróć. Otwórz. Wróć. I ostatni raz. Otwórz. Wróć. Przytul nóżki jeszcze raz do siebie. Możemy delikatnie pokołysać się na boki z jednej strony na drugą. I powolutku przejdziemy do ćwiczeń na boku. Nóżki zgięte przed nami. Wyciągamy dwie ręce proste przed siebie. I teraz jakbyśmy wysuwali jedną rękę przez dłoń przez dłoń i uwaga, tyle ile możemy, otwieramy klatkę i powolutku wracamy. Jeszcze raz, jakby ktoś wyciągał naszą rękę. Otwórz klatkę i powolutku wróć. Jeszcze raz wyciągnij. Otwórz klatkę. Powolutku wróć. Wyciągnij. Otwórz klatkę. Powolutku wróć. I ostatni raz wyciągnij. Zostań chwilkę w pozycji otwartej. Powolutku wróć. Wyprostujemy nogi. Jesteśmy teraz jedną linią. Trzymamy mocno brzuszek, unosimy nogę i stawiamy stempelki stopą z przodu i z tyłu. Cały czas trzymając mocno brzuch. Przód i tył. Przód i tył. Tak jakbyśmy takie zakładki robili. Przód, tył i przód i tył.
Jeszcze raz. I dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Wróć. Jesteśmy teraz jedną linią i na centymetr spróbujmy oderwać dwie nogi. Mocno trzymamy pępek do kręgosłupa i odstaw. Wydech. Odstaw. Wydech. Odstaw. Wydech. Odstaw. I ostatni raz. Wydech. Odstaw. No, zmienimy stronę. I znowu kolana przed nami. Wyciągniemy. Dwie ręce proste przed siebie. I teraz jakby ktoś wyciągał nas za dłoń. I powolutku otwieramy klatkę. I powolutku wracamy. Ty otwieram oczywiście zakres ruchu. Każdego będzie różny. Do jednego to będzie tu, drugiego będzie tu. Pracujemy w swoim zakresie ruchu. Jeszcze raz wyciągnij dłoń. I otwórz. I powolutku wróć. Jeszcze raz wyciągnij dłoń. Otwórz. Powolutku wróć. Wyciągnij. Uwa, może pracować za ręką. Wróć. I ostatni raz wyciągnij. I chwilkę zostaniemy w pozycji. Powolutku wróć. Wyprostuj nogi. Jesteśmy teraz jedną linią. I będziemy stawiać stempelki stopą przód i tył. Przód, tył. Przód. Mocno trzymamy pępek do kręgosłupa. Wciągnięty do kręgosłupa. I staram się jak najmniej tutaj ruchu w tułowie. Przód i tył. Przód. Tył i przód. I tył. Jeszcze raz. I dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Luz. Jesteśmy jedną linią. Mocno ściskamy nóżki. I unosimy na centymetr nogi. I odstaw. Wydech. I odstaw. Wydech. Odstaw. I wydech. I odstaw. Jeszcze cztery razy. Odstaw. I trzy. Odstaw. Dwa. Odstaw. Jeden. Odstaw. I położymy się na brzuszku. Chwilkę rozluźnić. Bioderka. Wyciągniemy dwie łapki proste przed siebie. Głowa leży i unosimy jedną rękę. Odstaw. Będzie zmiana. Unieś lewą nogę. Odstaw. Unieś lewą rękę. Odstaw. Unieś prawą nogę. Odstaw. Głowa leży oczywiście. Góra. Odstaw. Trzymam mocno brzuch. Wydech. Odstaw. Góra. Odstaw. I wydech. Odstaw. Jeszcze raz góra. Odstaw. Wydech. Odstaw. Góra. Odstaw. I wydech. Odstaw. Jeszcze raz. Odstaw. I dwa. Odstaw. Ostatni raz w ten sposób. Odstaw. Będziemy unosić prawą rękę, lewą nogę równocześnie i zmiana. Lewa ręka, prawa noga. Głowa może być kilka centymetrów nad matą, natomiast ważne jest, żeby nie zacierać góry, dobra? I uwaga, unosimy prawą rękę, lewą nogę, odstaw,
na druga. Wydech. Odstaw. Wydech. Odstaw. I wydech. Odstaw. Jeszcze cztery. Odstaw. I trzy. Odstaw. Dwa. Odstaw. Jeden. Odstaw. Plus chwilkę pokołyszamy biodrami na boki, porozluźnić wszystko. I uwaga, możemy wstać, oddychając się dłońmi od maty i przenieść pośladeczki napięte. Natomiast jeśli jest to za trudne, możemy również wstać przez bok. Czyli albo w ten sposób możemy wstać, albo tak jak nam najłatwiej. Wyciągniemy się. Jeśli oczywiście można. Tak, jeśli są pozycje, których czują się bardzo niewygodnie, które są dla nas niemożliwe, nie przejmujemy się i przechodzimy dalej. Usiądziemy. Znowu, usiądziemy tak, jak nam wygodnie. Czy to będzie siad turecki, czy nóżki delikatnie otwarte do boku. Zostawiam to Państwu. Położymy prawą rękę na lewe ucho, druga ręka jak najdalej i uwaga, delikatnie rozciągamy. Możemy delikatnie skręcić głowę. Wróć. Powolutku z niej na drugą stronę. Delikatnie skręcamy głowę. Prosto. Luz. Wyciągniemy jedną rękę. Wyciągniemy drugą. Do przodu. Zmiana druga do przodu. Rozciągnij jeden bok. Zmiana. Rozciągnij drugi bok. Jeszcze raz powolutku rozciągnij pierwszy bok. Zmiana. Drugi bok. Prosto. Delikatnie skręcimy w jedną stronę. Powolutku skręć w drugą stronę. Jeszcze raz pierwsza strona. Zmiana druga. Teraz weź głęboki wdech i wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. I ostatni raz wdech nosem. Wydech ustami. I dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne zajęcia z cyklu Aktywny Senior. Wszystkiego dobrego.